Szum drzew, śpiew ptaków, niespieszna poranna kawa wypijana na tarasie własnego domu. Znacie to marzenie? Oczami wyobraźni pewnie nieraz widzieliście swoje wymarzone gniazdko. Punkt pierwszy, wybór projektu. Przyznam się Wam, że ja skapitulowałam po obejrzeniu 1000 z górką gotowych projektów. Chyba bez pomocy fachowca. Nie ruszymy z miejsca. Tak wygląda na papierze działka, którą kupiliśmy. No i chcielibyśmy, żeby dom, który tu powstanie, był wygodny, funkcjonalny, a dodatkowo cieszył oko. Myśli Pan, że uda nam się to zrobić? No i oczywiście powierzchnia, żeby miał nie mniej niż 250 metrów. No to zastanówmy się nad tą powierzchnią 250 metrów. Czy Pani gdzieś robiła sobie mniej więcej taki jakiś zarys potrzeb, jakiej wielkości pomieszczenia, ile pomieszczeń, bo sama rzucona jakby wielkość metrażu nic nam nie mówi o tym, jakie są Pani oczekiwania, prawda? Czy ja bym bardziej wolał na przykład dowiedzieć się od Pani, ile osób ma tam mieszkać, ile sypialni, czy jakieś dodatkowe ekstra pomieszczenia typu, nie wiem, gabinet, czy coś takiego są przewidywane, czy nie. I z tego dopiero byśmy sobie ustawili powierzchnię, która jest potrzebna. Bo skoro rozmawiamy o budowie domu i projektowaniu domu indywidualnego, to mamy tą przewagę, że my nic nie musimy przejmować. Pani nie musi mieć 250, może Pani mieć 300 metrów, może Pani mieć 150. Także tu teraz jest właśnie ten moment, żeby bardzo dobrze najpierw poznać własne potrzeby, potem je w sposób czytelny dla mnie przekazać, tak żebym ja mógł z tych klocków, z tych Pani marzeń poukładać coś, co spełni Pani oczekiwania. Załóżmy, że w tym domu będą mieszkały 4 osoby. Ja bym może Pani przedstawił taką filozofię, którą się zawsze też dzielę z klientami, którzy przychodzą zaprojektować domy małe, bo tu zawsze jest jakiś kompromis, musimy mieć coś za coś. Pani powiedziała, i to już jakby wyczułem z tych rozmów cały czas, o dużym salonie, o dużych przeszkleniach i w związku z tym słowo duże sypialnie i powierzchnia domu, o której mówimy, już się w pewnym sensie tutaj wykluczają. Dlatego proszę się zastanowić nad taką ideą domu, gdzie my specjalnie robimy jak najbardziej przyjazny, jak największy salon przystosowany do tego, żeby wszyscy domownicy w nim spędzali czas, żeby nawet w razie potrzeby dzieci mogły przy stole w jadalni robić lekcje, żeby kuchnia, to wszystko było otwarte, żeby ludzie mieli ze sobą kontakt. Ale dzieje się to kosztem tego, że pokoje sypialne są już dużo mniejsze, że one jakby w sposób naturalny wymuszają to, że ludzie się zbierają w tej przestrzeni otwartej, przyjaznej, ładnie oświetlonej, a nie zamykają się każdy w swojej dziupli i jakby te więzi rodzinne, bo to też jest misja domu, tak? To się robi z różnych powodów, między innymi po to, żeby też jakby więzi rodzinne trzymać na odpowiednim poziomie, żeby te relacje między ludźmi były jak najlepsze, żeby po prostu dawać szczęście tym domem. No to wiem już co nieco, na co zwrócić uwagę, no to chyba pojedziemy na działkę zobaczyć, jak to wygląda w terenie. No jest to zdecydowanie niezbędne, musimy sobie tam pochodzić chwilę, pooglądać, poczuć cały ten teren, zobaczyć gdzie, na co warto patrzeć, także myślę, że nie ma innego wyjścia. No to w drogę. No tak to wygląda, jak Pan to widzi, uda nam się uszyć tutaj coś sensownego, coś co sprosta moim oczekiwaniom? No, na każdej działce się zawsze uda coś zrobić, czasem jest tak, że im działka jest trudniejsza, tym coś lepszego wyjdzie, bo trzeba się bardziej pogimnastykować i wtedy efekty są dużo ciekawsze. Pokazałam Panu co mam, proszę pokazać teraz co Pan ma, czy przyszła Panu do głowy już jakaś wizja tego, co mógłby mi Pan zaproponować? No cały czas chodzi mi po głowie ten salon. Fajnie by było, żeby on był też wyższy niż w większości projektów typowych, bo z kolei też wysokość pomieszczeń powoduje, że one i przy tym, jeżeli już zdecydujemy się na to, żeby pootwierać się oknami na wszystkie strony, czyli to plus wysokość pomieszczenia spowoduje, że mimo niewielkiej powierzchni, w której mamy ten dom zmieścić, uda nam się uzyskać efekt domu bardzo przestrzennego, jakby domu z takimi cechami rezydencji, mimo metrażu, który mamy w jakiś tam sposób ograniczony. I teraz tak patrząc jakby na to wzniesienie,
zaczyna mi chodzić po głowie taka myśl, żeby lekko ten salon w ogóle wynieść do góry, żeby jeszcze bardziej te widoki otworzyć, bo im jesteśmy wyżej, tym fajniej to wszystko widzimy. I żeby zrobić te pomieszczenia gdzieś w wysokości 3-30, żeby one faktycznie miały oddech. To nam oczywiście eliminuje, może nie eliminuje, ale żeby dom za wysoki tu nie był, to z tego powodu eliminuje nam możliwość zrobienia piętra nad tym salonem. Czyli tak idąc tym tokiem rozumowania, dobrze by było podzielić ten dom na dwie bryły. Czyli w jednej bryle mielibyśmy wejście do domu, garaż, pomieszczenia techniczne, które są z natury niskie i tylko nad tą częścią byśmy stworzyli piętro, w którym ulokowalibyśmy to, co pani potrzebuje, czyli sypialnie, pokoje dziecinne, łazienki. I ta część by była ze skośnym dachem, natomiast do niej dołączona by była druga, jakby niezależna bryła budynku, której nam już wtedy nic nie ogranicza, która by była wysoka, byłaby lekko wyniesiona, żeby jeszcze mieć taki większy wgląd jakby na ten teren, który mamy, a poza tym, żeby też zniwelować problemy, które tu widzimy, bo mamy lekki spadek terenu na tej działce, czyli jeżeli my z tym wyjdziemy lekko do przodu, nie, do góry nie będzie to widoczne. No i teraz ustawiamy ten salon w ten sposób. Dobrze jakby kuchnia z jadalnią były zlokalizowane od strony bardziej ulicy, a część salonowa właśnie z tym widokiem, no tam jest miejscowość Górki, tak, na tą piękną zieleń, na to wszystko, żeby była od salonu. I wydaje mi się, że to już się nam układa coś bardzo fajnego, bardzo pasującego do tej działki i zupełnie innego właśnie dzięki temu, że ta działka na samym początku wydawała nam się, że ma dużo minusów. Wybór działki i wybór projektu to bardzo indywidualna sprawa. Z błędami, które popełnicie na tym etapie, niestety będziecie musieli żyć i będziecie musieli się z nimi pogodzić. Dlatego, zanim podejmiecie ostateczne decyzje, warto skonsultować się z fachowcem.